Przyjechałam nad morze, muszę wziąć do mikrofonu Maćka, bo Maciek jest ważniejszy i to on ma mikrofon, bo jest mężczyzną. Bo ja mam lepszego gofera. Słuchajcie, jesteśmy w Sopocie. Jesteśmy w Sopocie i przyjechaliśmy tutaj raz, że Maciek nagrywa program. Jak to za gofera z dżemurem i śmietaną 50 zeta? A dwa, pomyślałam, że mogłabym przejść tutaj szlakiem polecanych przez was knajp, a właściwie bardzo krótkim szlakiem, bo chciałam sprawdzić dwie knajpy. Zaraz wam powiem jakie, ale miały być to knajpy, które są polecane przez was. I zrobiłam ankietę na Instagramie i w ankiecie dosyć mocno, dosyć jednogłośnie wygrała restauracja Śliwka w Kompot. Tam jest ta restauracja. Więc jednogłośnie wskazaliście tę restaurację jako restaurację, która nadaje się na kolację, która nadaje się na takie bardziej wieczorne wyjście z przyjaciółmi, czy na randkę, czy po prostu, żeby wyjść wieczorem na obiad, kolację. I druga restauracja, o którą was poprosiłam, to miała być smażalnia ryb, ale to zabiorę was następnym razem do smażalni ryb. A dzisiaj sprawdzamy Śliwkę w Kompot. Wezmę ośmiornicę. Jadłam nad Polskim Morzem ośmiornicę. Podoba mi się jedna rzecz, tutaj wariacje szefa pizzy mi się podobają, ale my już dzisiaj jedliśmy pizzę, bo są pizza z konfiturą śliwkową, jest pizza z łososiem w malinach, co jest dosyć ciekawym zabiegiem, jest pizza wegetariańska, ale z mango. Jeżeli o mnie chodzi, przystawki są mało interesujące mnie, takie klasyki, nie ma tu nic takiego, co bym stwierdził, a to sobie wezmę. Dobra, filet z dorsza w porze. Rybę? W porze obiadowej. Dobrze, weź, bo ja chciałam spróbować, ja chciałem zaznaczyć, że najbardziej oryginalne rzeczy, które tutaj są, jeżeli chodzi o nazewnictwo, to są herbaty z owocami w kufru. Mogą być mrożone, mogą być gorące. Jedna nazywa się chyba tea. Druga się nazywa słodka truskawka, co nie jest niczym specjalnie oryginalnym. Następna to jest tak ostra mariola, ale potem wchodzi włochata Teresa. Ja nie wiem, czy chciałbym zamówić kiedykolwiek taką herbatę. Dostaliśmy arbuza na dzień dobry. Bardzo słodki. Aczkolwiek jeżeli chodzi o arbuza, ja lubię takie z lodówki. Niestety bardzo dużo kolendry jest przeciwko kopcie. Jako ekspert od krewetek, bardzo soczyste, jędrne krewetki na pewno, jakościowo bardzo dobre, zrobione na tajsko, jest to mango, jest kokos, jest kolendra, no jest kolendra niestety, ja nienawidzę kolendry. Ja bardzo lubię. Tyle ode mnie. Jest czosnek, jest chili, jest kolendra, jest to bardzo słodkie, jest gęste od mleka owocowego, no i dobrze zrobione krewetki. A ja wolałabym trochę pikantniejsza, ale są git. Jest cytata. Zjedz go sobie. Ona jest tak zrobiona azjatycko bardzo na pewno. I po zapachu już jestem w stanie stwierdzić, że jest na słodko. Dobra, nie, zajebisa. Ale w skali od 0 do 10 lat. Jedna z lepiej zrobionych, jeżeli o samym mięso chodzi, nawet nie chodzi mi o przyprawę. To jest jedno z najlepszych ośmiornic, jakie jadłam. Serio. A to są grube słowa z moich ust. Jestem bardzo zdziwiona. Ja mam jeden problem. Leci blisko polo w knajpie. Nie powinno to mieć miejsca, absolutnie. W żadnej normalnej knajpie nie powinno lecieć blisko polo. Ryba. Ja bym lepszy, zdecydowanie. No. Próbuję ośmiornicy Oli. Bo jeżeli chodzi o dorsza, to ja mam dużo lepszego. Dobra? Tak. Dorsza jest zwykła. Ale ośmiornica jest super. Weź sobie spróbuj. Zgodnie z waszymi poleceniami, knajpa numer 2. Tym razem mieliśmy się wybrać do smażalni ryb. No i wszyscy właściwie też jednogłośnie wskazaliście bar Przystań, co nie było dla mnie niespodzianką, dlatego że to jest właściwie jedyna smażalnia tutaj też, którą ja znam i którą za każdym razem, kiedy w Trójmieście jesteśmy, odwiedzam. I to już od wielu lat. I od ilu lat? Od 10, nie? Przynajmniej. O, jestem nową.
No nieważne, pierwszy raz byłam tutaj, kiedy byłam w ciąży z Tymonem, więc łatwo sobie to policzyć. I od tamtego czasu właściwie za każdym razem, kiedy jesteśmy w Trójmieście, tutaj przychodzimy. I mamy tutaj śledzia w sosie musztardowym. I mamy śledzia chyba po kartusku, jeśli się nie mylę. Po kartusku. Po kartusku. I mamy zupę rybną, która zawsze jest tutaj takim sztosem. Zobaczymy, czy w tym roku również okaże się sztosem. No i dzielimy się tym wszystkim w trójkę. Ona smakuje jak flaczki, tylko zamiast właśnie flaków jest ryba. Tak, ale jest przyprawiona jak flaki. I ona jest, w sumie niezmiennie dobra. Ta zupa jest cudowna pod tym względem, że ona naprawdę jest pełna ryby. Pełna ryby po prostu. To jest dobra zupa rybna. Dobra. Problem z zupą jest taki, że niepotrzebnie, jeżeli bierzecie zupę, to niepotrzebnie bierzecie cokolwiek innego, bo jest naprawdę masakrycznie dużo mięsa. No jest, to prawda. Zaczynamy od tego, po kartusku. Nie mam pojęcia, co to oznacza, że jest śledź po kartusku. Ma cebulkę w środku. To jest ile ości. Gdzie ości? Przecież to nie są ości, to jest marynowana ryba, to się je. Włókno. Może zarezerwować jak będę, Super, to jest ryba opiekana i marynowana. Uwielbiam to, moja babcia kiedyś coś robiła. Nie wiedziałam, że to się nazywa po kartusku. Jest przepyszny. Nie ma za dużo cebuli, jest idealnie zrobiony, nie jest przeoctowane. Jest super. I nasza trzecia przystawka, czyli śledź w musztardzie. Git. Tylko bardzo mocno dominuje po prostu smak sosu musztardowego, więc właściwie nie czuć śledzia. No moim faworytem są te, dlatego że ja już dawno nie jadłam opiekanych. Pyszne są. I to przyszło nasze zamówienie. Nie czekaliśmy jakoś specjalnie długo. Mamy tutaj szproty smażone, dorsza z pieczonego i dorsza smażonego. Maciek dostał mniejszą rybę niż ja. I co mnie niemiło zaskoczyło, to jedyne dwie świeże ryby dostępne to były właśnie szprotki i strąg. A ja liczyłam, że dorsz będzie świeży. A ile zapłaciłaś? Zapłaciłam już właśnie. Zapłaciłam za wszystko, łącznie z napojami. Mamy dwa małe piwa i Pepsi. Zapłaciłam 167 zł i 85 groszy. Nie tak strasznie dużo, moim zdaniem. Proszę bardzo. Jak to są trzy... Ja mam wrażenie, że moja była smażona 2 dni temu. Dlaczego? Taka jest sucha. No i tak, słuchajcie, potwierdziło się jedynie to, co przez lata się potwierdzało, że tutaj warto przyjść na zupę, warto przyjść na te wszystkie przystawki, chociaż śledź w musztardzie był dosyć twardy, więc nie był mistrzowski, bo zwykle tu są dużo lepsze śledzie. Ten drugi był pyszny, ten kartuski. Natomiast ryby są takie sobie, no my mieliśmy ryby mrożone i to czuć, że to są ryby mrożone, one są takie wodniste i jednocześnie wysuszone, wiem, że to brzmi dziwnie, ale no tak to smakuje, przez to jest takie trochę jakby pozbawione smaku, czuć, że raczej kłopotów żołądkowych po takim jedzeniu mieć nie będziecie, ja jestem specjalistą od kłopotów żołądkowych, więc mogę coś na ten temat powiedzieć. Natomiast no, nie jestem mistrzostwo świata, ale no, zupę rybną jak najbardziej polecam, bo to jest jedna z najlepszych zup rybnych w ogóle. Wychylam się do zdania mojej małżonki. Strasznie mnie wkurza to, że nad morzem nie mogę dostać świeżej albo kerguleny, albo flądry, albo takiej ryby. Nie wiem dlaczego. No jest, słuchajcie, środek sezonu. Powinno to być normalne, że takie ryby są dostępne, a nie są. Więc mnie to trochę jakby deprymuje. Czy jest to miejsce na randkę? Nie wiem. Grażyną. Czy na randkę? Ja jestem Grażyna, mam na drugie Grażyna. Macie ze mną randkę teraz. Tylko się zgadza. To jest smażalnia ryb, więc nie oczekujmy tutaj zbyt wiele. Na przyjście ze znajomymi jak najbardziej. Są duże stoliki. Jest dużo miejsc w tej restauracji, chociaż bardzo często tych miejsc po prostu nie ma, bo tu jest zawsze też dużo ludzi. Czy jest to bardziej obiadowe czy kolacyjne? No to już od Was zależy, czy lubicie sobie smażoną rybę po prostu na wieczór zarzucić. Mi się parę razy tutaj zdarzyło być na kolacji i było ok, potem biegałam sobie tam po plaży, bo to jest od razu plaża. To jest bardziej kwestia, moim zdaniem, na taki obiad rodzinny. Tak, czyli tak, no właśnie rodzina jest ze znajomymi. Albo nie? na przykład bierzesz swoich pracowników, nie? Dobra, chodźcie, macie rybę z Panem.
No i spoko ze znajomymi, już tu parę razy zaliczałam takie wypady, że się po prostu spotykaliśmy tutaj, umawialiśmy, bo wszyscy wiedzą, gdzie to miejsce jest. Jeśli wy jeszcze nie wiecie, to polecam wam sprawdzić, dlatego że to miejsce jest okej i warto tutaj wpaść. Sprawdzić sobie, może nawet nie tyle rybę, co po prostu zupę rybną, bo jest pyszne. Okej, wyjeżdżamy za chwilę z Sopotu, czas na małe podsumowanie. Odwiedziliśmy dwie restauracje, obie restauracje wskazaliście wy jako te godne sprawdzenia. I była to restauracja Śliwka w Kompot i restauracja Bar Przystań. Tak jak mówiłam, Bar Przystań jest mi miejscem znanym, Śliwka w Kompot to było dla mnie nowe miejsce. No i tutaj z tą Śliwką w Kompot mieliśmy trochę taka Śliwka w Kompot, bo jeśli chodzi o Śliwkę, to nie dziwię się, że polecacie to miejsce. Bardzo dobre jedzenie. Jest to taka kuchnia fusion jedzenia włoskiego z kuchnią azjatycką. Tak jakbyście mieli kartę menu z Italii, ale wszystko jest doprawione gdzieś na taką modłę właśnie azjatycką. Jeśli chodzi o samo doprawienie, to właśnie to nie jest do końca mój smak, dlatego że ja osobiście nie jestem fanką kuchni azjatyckiej, ale to jest jedyne ale i to ja nie jestem fanką kuchni azjatyckiej. Natomiast wszystko smakowało wyśmienicie, a szczególną uwagę i moją, i naszą, bo nie jadłam tam sama, zwróciła sama obróbka termiczna. To znaczy, nigdy nie jadłam tak dobrze zrobionej ośmiornicy i rzadko kiedy spotyka się tak dobrze zrobione krewetki, bo naprawdę jedno i drugie było doskonałe. A jeśli chodzi właśnie o te ośmiornice, to nie jest to taka prosta sprawa, bo można mieć naprawdę bardzo dobry produkt i z ogromną łatwością ten produkt spieprzyć, dlatego że to jest trudne mięso i tam robią to fenomenalnie, w sensie nie pieprzą, ale przygotowują to fenomenalnie, naprawdę bardzo dobre drinki, w ogóle spoko atmosfera, strasznie dużo ludzi w kolejce na wejściu i właśnie chciałabym wam powiedzieć, żebyście się nie wkurzali tam w tej kolejce jak stoicie, dlatego że warto jest zaczekać, bo zjecie dobre jedzenie w bardzo przystępnej cenie, tym bardziej jak na to, że jesteśmy nad polskim morzem, jesteśmy w Sopocie, więc ceny do małych nie należą, porcje są ogromne, jedzenie jak już mówiłam jest pyszne. Jeżeli w ogóle jesteście fanami kuchni azjatyckiej, to tym bardziej jedzenie powinno wam tam smakować. I właśnie, jeżeli stoicie w tej długiej, długiej kolejce, bo kolejki tam są prawie jak do manekina, to nie irytujcie się, dlatego że miejsce to jest super popularne. Ja rozumiem, skąd ta popularność i no, nie ma co się wkurzać na obsługę, bo obsługa też jest wyjątkowo miła i bardzo dobrze działa. Dlatego dziękujemy tam za bardzo dobre jedzenie i tutaj w barze Przystań też wam polecam. Szybko się to wszystko odbywa, pomimo tego, że ludzi jest dużo. Sama ryba, ale generalnie no, ja nad polskim morzem niestety jeszcze nie trafiłam na taką rybę, żeby zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie. Też rzadko kiedy trafiamy na świeżą rybę, co jest w ogóle jakimś dziwnym fenomenem nad polskim morzem. Kiedy jedziemy gdzieś za granicę i jesteśmy nad morzem, to jakby świeża ryba jest normą i raczej te restauracje, w których są mrożone ryby, to są restauracje, które są w tej mniejszości i w których zazwyczaj nikogo nie ma. Ale jak już wspominałam, zupa rybna jak najbardziej, tak? Trójmiasta wam chyba reklamować nie muszę, bo jest to miejsce oblężane co roku przez ludzi bardzo mocno i nawet teraz, kiedy mamy takie ciężkie czasy, to nadal ludzi, jak widzicie, nie brakuje. Dzięki, do zobaczenia w następnych odcinkach. Jechałam nad morzem. Gofery. Będę miała demonetyzację teraz na tym filmie.